W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Też mam mamę. I ja mam mamę. Najpiękniejszą mamę mam, bo pasterz mi ją dał. Dzisiaj uroczystość zwiastowania Pańskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Matce Bożej, o najpiękniejszej kobiecie świata. Najpiękniejszej. Wow! Jak dobrze, że ją mamy. Co to znaczy uroczystość zwiastowania Pańskiego? Co to znaczy zwiastować? To znaczy zapowiadać, opowiadać o tym, co się stanie. No i co ten anioł dzisiaj zwiastował Matce Bożej, Maryi? No właśnie, przed chwilą powiedziałem, że zostanie Matką Boga, Matką Bożą, że urodzi Jezusa, najlepszego pasterza na świecie, wszechświecie, no wszędzie po prostu. I anioł opowiedział Maryi o tym wszystkim, co się stanie, o planie Boga na jej życie i na życie jej syna, który ma się przez nią urodzić za sprawą Ducha Świętego. Ale to jest historia. No i teraz trzeba zrozumieć taką jedną rzecz, że anioł nie powiedział, tak ma być i koniec, i sobie poszedł. Czekał na odpowiedź Maryi. Czekał, co Maryja na to powie. I wyobraźcie sobie, Pan Bóg wybrał taki sposób przyjścia Pana Jezusa na świat, że przyjdzie przez Maryję. Najlepszy sposób, jaki tylko mógł wymyślić. No bo Pan Bóg jest mądry, prawda? Pan Bóg jest najmądrzejszy. Pan Bóg nas kocha, prawda? Pan Bóg nas najbardziej kocha, prawda? No więc wybrał sposób najlepszy, najmądrzejszy, wypełniony miłością. No a co by się stało, gdyby Maryja powiedziała: Jakby ci to powiedzieć, aniele, ja trochę sobie inaczej wyobrażałam swoje życie. Ja bym to tak chciała w spokoju przeżyć i bez żadnych takich wielkich rzeczy, bo to nie wiadomo, co to się stanie. No to przecież, strach pomyśleć, przecież Pan Jezus by nie przyszedł na świat. Owczarek nie byłby wolny. Ty i ja nie bylibyśmy zbawieni. No, tragedia jedna wielka. A co mówi Maryja? Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. I od tej chwili rozpoczyna się historia zbawienia każdego człowieka i każdej owcy Bożej. Owczarek dzięki temu, że ona się zgodziła, może być szczęśliwy na zawsze. I w tym mamy ją naśladować. Jeśli Pan Bóg wychodzi do nas z jakąś swoją propozycją, to przyjmujemy to wszystko, co On do nas mówi, jako dobre. Bo wiemy, że On jest dobrym i kochającym Bogiem. I przyjmujemy z Jego ręki wszystko jako dobre. Maryja,
najkochańsza mama na świecie. Maryjo, najkochańsza mama. Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Z Maryją u boku, no właśnie. Dzisiaj mamy taką piękną uroczystość, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. I dzisiaj to jest szczególnie dobry dzień, ponieważ idziemy za Panem Jezusem, czyli ta droga jest bardzo ważna, żebyśmy doszli do celu. I właśnie dzisiaj warto, żebyśmy to sobie jeszcze powtórzyli, przypomnieli, wzięli do serca, że najprostszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą, którą dochodzimy do Pana Jezusa, jest Maryja. Trzeba tylko ją wziąć za rękę. A co to znaczy wziąć Maryję za rękę? To znaczy chwycić do ręki różaniec i codziennie się modlić na różańcu. Jeśli codziennie się modlisz na różańcu, to idziesz z Maryją za rękę. I to jest najpewniejsza droga. I żebyśmy się Maryi oddali, zawierzyli, czyli zaufali, żeby ona nas poprowadziła, to właśnie dzisiaj Słowo Boże mówi nam właśnie: bądź pozdrowiona, pełna łaski, czyli słowa właśnie, które codziennie powtarzamy w różańcu, żeby pamiętać, że z Maryją idziemy do Jezusa. I właśnie o tym, kochane dzieci, jest dzisiejsza rymowanka. Posłuchajcie i powtarzajcie dzisiejszą rymowankę. Proszę Was dzisiaj takie szczególne zadanie, żebyście powtarzały sobie tą rymowankę, którą Wam dzisiaj przekażę. Ona jest szczególnie ważna. Posłuchajcie. By z Panem Jezusem zawsze trzymać sztamę, przyjmuję Ciebie, Maryjo, za moją mamę. Jak Pan Jezus przed Tobą, Maryjo, nie chce mieć nic do ukrycia, dlatego Cię zapraszam do mojego życia. I ponieważ chcę Jezusa kochać wciąż więcej i więcej, to oddaję Ci dziś na zawsze, Maryjo, moje maleńkie serce. Amen. I tą rymowankę dzisiaj sobie powtarzajcie. Albo nauczcie się na pamięć, albo przepiszcie i powtórzcie dzisiaj co najmniej 3 razy. O to Was prosi Pan Rymowanka. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, oczywiście idziemy dalej. Czwartek, 5. tygodnia Wielkiego Postu. I dzisiaj na naszej drodze, żeby nam było trochę łatwiej, żeby Jezusowi było trochę łatwiej, spotykamy tę postać, dzięki której wszystko staje się łatwiejsze w naszym życiu. No jasne, bo my z nią idziemy przecież krok po kroku. Cały czas z nią idziemy, 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 idziemy i mamusia jest przy nas i do mamusi, żeby buty zawiązać, i żeby w ogóle otrzeć się, i żeby przytulić, i żeby nam dała coś do picia. Zawsze, zawsze do mamy, do Maryi. Dzisiaj jest zwiastowanie. Dzisiaj przypominamy sobie właśnie to wielkie święto, jak Archanioł przyszedł do Maryi i powiedział jej, że zostanie matką Boga, a przez to pod krzyżem została potem matką każdego z nas. I to jest takie piękne i naprawdę dzisiaj znowu jesteśmy bardzo uradowani. Te marakasy tam powinny dzwonić i kwiaty piękne, lilie dla Maryi powinniśmy dzisiaj kupić cały pęk i postawić przy jej obrazie, jeśli mamy w domu właśnie przy naszej gdzieś tam kapliczce czy naszym kąciku modlitwy. Naprawdę dzisiaj się radujemy bardzo. I rzeczywiście patrzymy na to, gdzie Maryja była z nami, w Kanie Galilejskiej i pod krzyżem. I właśnie kiedy szukała Jezusa w świątyni, w tych sytuacjach była cały czas też z nami i jest w naszym życiu. I warto o tym dzisiaj sobie dobrze przypomnieć. My przygotowaliśmy dla Was propozycję, abyście dzisiaj zrobili sobie postać Maryi. Zostawiamy Wam pełną dowolność, jak to zrobicie, bo nie jest to takie łatwe, a wiem z drugiej strony, że macie też pomysły sami.
sami jak to zrobić, czy z właśnie tych rolek po papierze robicie, czy jak tam chcecie. My mamy taką propozycję, że powiemy Wam, to nie jest łatwe może, bo nie wszystko mamy, ale taka Maryja powstaje z kubka i z kuleczki. My akurat mamy takie kubki i drewniane kulki, może one są rzeczywiście bardzo miłe, ale wiemy, że są też kulki styropianowe i jakieś takie, no inne piłeczki. Może piłeczki, może tak nie do końca jesteśmy pewni, ale ten kubek, moi drodzy, jest trochę szeroki. Taka Maryja to taka nie była taka szeroka, mi się wydaje, że to nie za bardzo ją taką przedstawić. Ten kubek musimy sobie troszeczkę zwężyć, żeby on był mniejszy, ale żeby ta główka też gdzieś tutaj się trzymała. Także ten kubek musimy sobie, kochani, przeciąć dosyć mocno i wyciąć tutaj kawałeczek na górze. Wyciąć ten kawałeczek trzeba i potem go ponownie skleić. I tak patrzeć cały czas, żeby to tak sklejać, żeby powstała nam w miarę taka sympatyczna forma no, sukienki dla Maryi, bo to głównie chodzi o tą sukienkę. Także szukajcie takich kubków, jeśli macie takie możliwości, jeśli nie, możecie też spróbować na rolce papieru, po papierze, tak, na tej szarej takiej rolce, z której już też coś robiliśmy, mocujemy wtedy główkę. No, rolka będzie nie w formie sukienki, ale możemy to nadrobić materiałem, bo dobrze byłoby wziąć sobie taki materiał właśnie, filcowy, chyba że macie jakiś inny, i przykleić tutaj jako sukienkę, dociąć, tak? Można wtedy ozdobić jakimś paskiem, to trzeba, no troszkę trzeba nad tym popracować. Zobaczcie, też można tutaj ten welon Maryi dokleić, najpierw wyciąć, potem dokleić, dopasować tak jak uważacie. Rączki z papieru. Rączki jest dosyć prosto, bo to są takie wycięte kawałki papieru z dłonią i one z boku będą przymocowane jakimś dobrym klejem. Ja polecam tutaj ten klej na gorąco, żeby zrobić. No jak to też na przykład takie włoski, jak tutaj robimy, to zobaczcie, wycinamy, tu Wam pokażę szybciutko, dobrymi nożyczkami wycinamy koło. I te koło to będą włosy, które sobie na przykład tak jak uważamy, możemy sobie postrzępić, tak? Jeśli chcemy, możemy zostawić, ja tu na przykład przygotowuję już włosy dla pewnej męskiej postaci. O, takie trochę chłopięce, które potem dookoła też naklejamy sobie, tak? Tu przyklejamy klejem i już ta buźka nasza jest buźką taką sympatyczniejszą, bo jest z włoskami. Także robimy z tego materiału, oklejamy, robimy tą postać taką pełną w ubraniu, a ja przygotowałam te włosy dla takiej postaci, z którą bardzo się utożsamiamy, gdyż obie te postaci stały pod krzyżem, wujku, pod Golgotą. Bo Pan Jezus wtedy powiedział bardzo ważne słowa do Maryi i bardzo ważne słowa do Jana, wiecie? Do Maryi powiedział, oto syn twój. I miał na myśli Jana, Jacka, Grzesia, Asię, Basię i każdego z nas. I mnie. I ciebie też. A co powiedział do Jana? A do Jana powiedział, oto matka twoja. To znaczy? Że Maryja jest naszą mamą. Że zawsze, zawsze jest i zawsze nią będzie. Tak sobie teraz pomyślałem, tylko jak ciocia mówiła, żebyście nie mówili zaraz rodzicom, mamo, tato, my nie mamy takiego filcu, teraz musisz mi to kupić szybko, bo ja muszę taką Maryję zrobić. No, jak macie krepę, papier kolorowy, to tak jak doskonale wiecie, ze wszystkiego jesteście w stanie różne rzeczy przepiękne wyczarować zrobić coś pięknego, cudownego dla waszej mamy. Możecie po prostu namalować też kredkami obraz Maryi, o, tak? pod krzyżem stojącej. Ale na koniec dzisiaj jeszcze jedno zadanie dla was. Zadanie, które jest bardzo związane z Maryją. Jałmużna. Zrób coś, co jest dla ciebie trudne, z radością. W darze dla Jezusa. Tak sobie myślę, ilekroć pojawia się to czytanie, w którym jest zwiastowanie, w którym przychodzi anioł, to sobie myślę, piękną i niesamowitą rzecz Maryja zrobiła, zgadzając się na coś, co mogła czuć w duszy,
niekoniecznie będzie wcale łatwym planem. Ale się zgodziła, nie miała wątpliwości, że ufając i idąc tą drogą, idzie dobrą, najlepszą możliwą drogą dla siebie i dla nas. I dlatego chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żeby wybierać trudne rzeczy czasem. Dla Jezusa, dla Maryi, żeby nie żyć łatwo, tylko żeby żyć tak, jak Pan Jezus tego by chciał, jak Pan Jezus będzie po prostu z tego szczęśliwy, patrząc na nas, będzie dumny, że żyjemy pięknie i po chrześcijańsku. Buen camino. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.